W ramach statystyki opisowej, a dokładnie działu dynamika zjawisk, mamy możliwość wyliczenia nie tylko indeksów indywidualnych, jakichś łańcuchowych czy jednopodstawowych, czy przerostów, czy nawet indeksów Laspeyresa i Pashiego jako indeksów agregatowych. Mamy jeszcze temat indeksów stosunkowych. Chodzi generalnie o to, że mamy dwa czynniki, jeden czynnik i drugi czynnik. One ze sobą według mnie są po prostu powiązane, bo płace i zatrudnienie, powiedzmy, są powiązane, bo jeżeli płacami nazwiemy to jako fundusz płac, to taka kwota w 2016 roku wydana na dział A zależy od tego, ile było osób fizycznie zatrudnionych w danym dziale w danym roku. Czyli to są dosłownie wydane pieniądze na zatrudnienie 10 osób w dziale A w 2016 roku. Żeby dowiedzieć się, jak następowały zmiany w poziomie płac i zatrudnienia, należy po prostu rozbić, jakie były konkretnie płace w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, czyli wyznaczyć tak zwaną miarę stosunkową. To jest podstawa. Czyli jeżeli Y podzielimy przez Z, mówiąc jakby czynnik Y podzielony przez Z, otrzymamy miarę stosunkową oznakowaną jako X. Ja bym to dla Was interpretowała jako po prostu średnie wynagrodzenie w dziale A na 2016 rok, bo to jest po prostu podzielenie wszystkich pieniędzy, które zostały wydane na płace, czyli na fundusz płac w dziale A w 2016 roku, a podzielone przez 10 daje mi to przeciętne średnie wynagrodzenie pracowników w tym dziale w tym roku. Tak samo zgodnie z tym oznakowaniem dzielimy, ile wydaliśmy pieniędzy na wynagrodzenia w 2017 roku przez poziom zatrudnienia, jaki był w tym roku. I w ten sposób otrzymujemy, jakby można by było tłumaczyć w cudzysłowie, wynagrodzenia w poszczególnych działach, w poszczególnych latach. Jeżeli tutaj dodamy ze sobą te przeciętne wynagrodzenia i tutaj też przeciętne wynagrodzenia, to już widzimy, że nastąpiła zmiana w poziomie wynagrodzenia między tym rokiem 2016 a kolejnym rokiem 2017. Czyli można by było powiedzieć, że jeżeli podzielimy sobie łączne płace, jakie pojawiły się w roku kolejnym, czyli łączny fundusz płac na wszystkie działy i podzielimy to przez łączne zatrudnienie w tym roku 2017, otrzymamy, można by było to rozumieć jako przeciętne wynagrodzenie, jakie było stosowane w roku 2017. Analogicznie, jeżeli w tym momencie łączne wynagrodzenie, jakie mamy w roku wcześniejszym, podzielimy przez łączne zatrudnienie, jakie mamy w roku początkowym, możemy w tym momencie policzyć, ile około w tym momencie wychodziło tego wynagrodzenia na jednego pracownika w tym roku. A więc można określić w tym momencie tak zwany indeks wszechstronny. Jeżeli podzielimy to przeciętne wynagrodzenie w roku wcześniejszym, przepraszam, kolejnym, przez wynagrodzenie, jakie było przeciętne w przeliczeniu na zatrudnionych w roku wcześniejszym, możemy otrzymać wynik. Jest to wynik zapisany w postaci indeksu i można w tym momencie powiedzieć, że porównujemy przeciętną płacę w roku wcześniejszym do roku, przepraszam, w roku bieżącego do roku wcześniejszego i można powiedzieć, że ogólnie płace w tych trzech działach wzrosły o różnicę do jedynki, czyli 2,37% w tym roku 2017 w porównaniu do roku 2016. To jest podstawowa informacja dotycząca płac. Jak widzimy, można by było powiedzieć, że tutaj płace wzrosły, ale liczymy to jako indeksy takie stosunkowe dosłownie, czyli jakby licznik, jak i mianownik tego głównego indeksu wszechstronnego stanowi ułamek, inaczej mówiąc miarę stosunkową. I teraz tak.
Żeby uzupełnić tą analizę indeksów stosunkowych o więcej niż tylko informacje na temat tego, jak się zmieniły płace, możemy stworzyć taką dodatkową tabelkę. W niej na przykład przemnożymy wyniki tutaj X1 przez Z1, czyli zobaczcie, podpisane odpowiednio kolumny na podstawie tej tabeli trzeba stworzyć. Po co? Żeby po prostu policzyć pozostałe indeksy stosunkowe. Czyli biorę sobie wartości x1, przemnażam razy z1. Czyli to jest tak, jakbym mówiłam, przeciętne wynagrodzenie razy w tym momencie liczba zatrudnionych. Wiadomo, że to wyjdzie po prostu, wyjdą te wartości. One, jak widzicie, są faktycznie przepisane. Tak samo przemnażamy ten, jakbym powiedziała, wynagrodzenie przeciętne w danym dziale razy to, ile było osób w tym dziale. No i wychodzą wartości, jakie tutaj były zapisane na funduszu płac w roku wcześniejszym. Sprawy się potem komplikują, bo trzeba policzyć wszystkie możliwe kombinacje. Jeżeli tu przeciętne płace były razy liczba zatrudnionych w tym samym okresie, to teraz zrobimy, jakby to było, gdybyśmy mieli liczbę zatrudnionych z okresu podstawowego. Potem liczymy przeciętne, powiedzmy, płace w danym dziale razy z okresu podstawowego razy to zatrudnienie z okresu badanego, czyli kolejnego. Przepisujemy również, ile było tych osób zatrudnionych w okresie podstawowym, ile było osób zatrudnionych w okresie badanym. Oczywiście każdą z tych kolumn podsumowujemy, czyli wyznaczamy dodatkowy wiersz, gdzie będą wypisane sumy. I po co to jest? No właśnie po to, żeby wyznaczyć tak zwane agregatowe indeksy wpływu zmian zatrudnienia. Bo u nas zmieniło się zatrudnienie i w tym momencie zmieniły się płace. I po kolei musimy na podstawie tej naszej tabelki uzupełnić takie, a nie inne obliczenia. Czyli jest to indeks według formuły Laspeyresa wpływu zmian zatrudnienia. I w tym momencie widzimy, że tak podpisane elementy z tej tabeli trzeba wyciągnąć, żeby obliczyć indeks Laspeyresa. Czyli podstawiamy odpowiednio suma x0 razy z1, x0 razy z1, mamy wynik, dzielimy przez zatrudnienie, jakie było w tym okresie badanym, czyli 36, i dzielimy przez też indeks, gdzie zarówno jeden element tego indeksu Laspeyresa, jak i mianownik tego indeksu Laspeyresa, bo tak możemy potraktować, że to jest ułamek, to jest licznik, to jest mianownik, i w tym mianowniku mamy, jak i w liczniku, miarę stosunkową, i wtedy zgodnie z tym zapisem x0 razy z0 suma musi być podzielona przez sumę z0, czyli 32. I ten wynik, który tu otrzymujemy, podlega interpretacji. Szablonowa interpretacja brzmi w ten sposób. Gdyby cząstkowe przeciętne płace były na poziomie z roku podstawowego, dlaczego? Bo to jest indeks Laspeyresa. On usztywnia ten element niezmieniający się na poziomie z okresu podstawowego. To jest bardzo ważne. To wyłącznie na skutek zmian w strukturze zatrudnienia ogólnie płace spadłyby. Dlaczego? Bo wynik jest w tym momencie mniejszy od jedynki i my interpretujemy, o ile on był, ten wynik, niższy. I on był, spadłyby w tym roku w porównaniu do roku wcześniejszego. Teraz, jeżeli mamy, zobaczcie, tu był indeks Laspeyresa, to jest indeks Pashiego. Bada niemal dosłownie, byśmy powiedzieli, to samo, ale elementem, który tu było x0, to będzie x1, bo ten element, który się nie zmienia, jest usztywniony na poziomie z okresu badanego, bo tak zawsze formułuje się indeksy według formuły, według schematu Pashiego. I teraz musimy uzupełnić jakby licznik tego indeksa Pashiego, jak i mianownik, który też stanowi też w sobie ułamek. I teraz, jeżeli uzupełnimy sumę xi razy zi, mamy wynik, dzielimy przez sumę zi, czyli 36, potem x1
Z0. Tutaj mamy o, ten wynik. Dzielimy przez Z0 zgodnie ze wzorem. Suma Z0 daje nam 32, wychodzi wynik. Znowu nastąpił wynik, czy wyszedł nam wynik poniżej jedynki, czyli będziemy to interpretować jako spadek. Czyli piszemy standardową formułkę, że gdyby cząstkowe przeciętne płace były na poziomie z 2007 roku, to było 2016, bo mieliśmy indeks Laspieresa, który usztywnia nam to element stały z okresu na poziomie z okresu podstawowego, a to mamy indeks Pashiego, który usztywnia czynnik niezmieniający się na poziomie z okresu badanego. Czyli można powiedzieć tak, że jeżeli ten czynnik płac byłby usztywniony i na poziomie z okresu kolejnego, czyli zobaczcie, tu wszędzie X1 występuje w tych wzorach, to na skutek zmian w strukturze zatrudnienia te płace spadłyby o 1,33%, bo tyle brakuje do jedynki, spadłyby w tym roku w porównaniu do roku wcześniejszego. Zostają nam jeszcze do omówienia agregatowe indeksy o stałej strukturze i w nich w tym momencie też na podstawie tabelki wcześniejszej, czyli tej, będziemy musieli obliczyć indeks Laspieresa o tak zwanej stałej strukturze, domyślnie zatrudnienia. Zobaczcie, że tym elementem, który tutaj się utrzymuje, jest zatrudnienie, ale na podstawie, jakby na poziomie z okresu podstawowego, bo to jest formuła Laspieresa. To jest bardzo ważne, żebyście to rozróżnili, bo łatwiej to zapamiętać i nie będziecie popełniać błędów. A więc teraz na podstawie naszej tabelki wybieramy X1 Z0, czyli wartości jakby tego funduszu płac z uwzględnieniem zatrudnienia z okresu podstawowego, czyli ten wynik, dzielimy przez fundusz płac przy założeniu, że mamy jakby poziom zatrudnienia też z okresu podstawowego, czyli ten wynik. I to, co wychodzi, widzimy, że wynik jest powyżej jedynki, czyli możemy powiedzieć, że gdyby to zatrudnienie było na poziomie z 2016 roku, co widać tu w tym wzorze, to można powiedzieć, że z powodu zmian cząstkowych, czyli jakby w poszczególnych działach, ogólnie te płace wzrosłyby o 3,75% w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku. Analogicznie można zbadać indeks nie Laspieresa, a Pashiego. Jak zmieniają się płace przy założeniu, że zatrudnienie z okresu badanego, czyli tego kolejnego, czyli z 2017 roku. Czyli bazując znowu na tej tabeli, biorę z tych kolumn te wartości, które mówią nam, że biorę jakby zatrudnienie na poziomie z 2017 roku, tak? I dzielę przez fundusz płac, ale przy założeniu, że mamy zatrudnienie z okresu badanego, czyli 2017 roku. Jeżeli te dwie wartości ze sobą podzielę, wychodzi wynik. I on mówi to samo w tym momencie. Akurat to jest przypadek, że jeżeli gdyby zatrudnienie było na stałym poziomie z 2017 roku, czyli z okresu badanego, tak jak tu widzimy, to płace wzrosłyby o 3,75% w tym roku, który badamy, w porównaniu do roku wcześniejszego. Jeżeli macie jakieś pytania do tego filmu lub chcecie go skomentować, umieszczajcie takie pytania, komentarze pod filmem, a gdy będę miała możliwość, na pewno się do tego odniosę.